Szczęść Boże, coś Wam powiem. Nie mam czasu na modlitwę. Zapominam o niej. Wieczorem zamiast pomodlić się zasypiam. Modlitwa nie rozwiązuje moich problemów. Ile jeszcze takich tłumaczeń możemy usłyszeć? Dlaczego one pojawiają się? Nikt nie mówi, że zapomniał o pójściu do pracy, o zjedzeniu posiłku, położeniu się spać, albo że praca niczego mu nie daje. Wszystkie czynności fizyczne wykonujemy, choć też mogą być dla nas nużące, ale są konieczne. Inaczej padniemy z wyczerpania albo braku środków do życia. Najczęstszą przyczyną, że nasza modlitwa kuleje, jest złe rozumienie jej istoty. Ona nie ma być koncertem naszych życzeń względem Pana Boga. Co więcej, ona nawet nie jest potrzebna Bogu w czymkolwiek. Ale potrzebna jest nam jak słońce, woda, powietrze, sen, praca, odpoczynek, żebyśmy żyli. Oczywiście duchowo. Prośba apostołów jest więc uzasadniona. Można wziąć modlitewnik i jechać po kolei wszystkie teksty modlitewne, zagadać siebie i Boga. Nic faktycznie nam to nie przyniesie. Panie, naucz nas się modlić jest prośbą, żeby modlitwa stała się istotną częścią naszego życia. Modlitwa rozpoczynała listę uczynków pobożnych judaizmu. Dla wielu Judejczyków modlitwa była bardziej obowiązkiem religijnym niż rozmową z Bogiem. Apostołowie chcą czegoś innego niż tylko recytowania z pamięci wersetów z Pisma. Dlatego Jezus podaje im schemat rozmowy z Ojcem. Bo święty Łukasz tak zgrabnie to zapisał pod natchnieniem Ducha Świętego, że pominął słowo nasz, by w ten sposób podkreślić, że ojcostwo jest istotną cechą Boga względem wszystkich. Ojciec to ten, który daje życie, przekazuje istnienie, obdarowuje, opiekuje się. Te cechy Boga podkreśla nazywanie Go Ojcem. Bóg jest Ojcem, bo jest nieskończoną miłością. Właśnie w tej modlitwie uznajemy niezbędność panowania Boga w świecie oraz oczekujemy, aby był Królem i Zbawicielem wszystkich ludzi. W tym uwielbieniu Boga zawieramy też prośby o naszych potrzebach, tych fizycznych, by nie brakło nam chleba, duchowych, byśmy umieli doświadczać Bożej miłości, ale i umieli walczyć z naszymi pokusami, oraz w tych społecznych, które pozwolą nam naprawiać konflikty z innymi. Musimy jednak uważać, by ta wyjątkowa modlitwa także nie stała się tylko pustą gadką, bo możemy najpiękniej ją wyrażać słowami, ale jeśli w naszym życiu nie ma odbicia zwrotu święć się imię Twoje, to więcej będzie w tym obrazy niż chwały. Samą modlitwą życia nie zmienimy. Zapisał to święty Benedykt w trzech słowach: ora et labora, módl się i pracuj. Bóg pomaga temu, kto nie szczędzi rąk do pracy. Ta modlitwa, którą podał nam Jezus, jest dla nas testem w dwóch kategoriach. Czy ufamy Bogu oraz czy myślimy o tym, co mówimy? Jeśli ufamy, to zdamy się na Jego wolę zawsze. A jeśli myślimy, to nasze życie już powinno się zmieniać diametralnie. Jeśli tak nie jest, to dalej prośmy Jezusa, by nauczył nas się modlić i często powtarzajmy: Jezu, ufam Tobie.